Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj jest pan Paweł Żukowski, dyrektor Greenpoint Dental Plaza, kliniki dentystycznej mieszczącej się na Greenpointie. Witamy pana. Dzień dobry. Panie Pawle, z czym najczęściej zgłaszają się do państwa Polacy, którzy przyjeżdżają na Greenpoint? Każdy problem, jaki ma związek z jamą ustną, w szczególności jak bolą ząbki. Niestety już jak bolą ząbki, to jest troszeczkę za późno. Ludzie nie przywiązują wagi do tego, żeby przychodzić częściej do dentysty. Także już jeżeli coś spuchło, jeżeli coś boli, to już jest to, że tak powiem, jakiś zaawansowany problem. No Polacy z różnych powodów chyba słabo dbają o higienę jamy ustnej. To są przyzwyczajenia i z Polski, nawyki, których właśnie nie wynieśliśmy z Polski. I również koszty, prawda? Ponieważ dentysta, jak wiadomo, jest rzadko pokrywany przez ubezpieczenia. Ja właśnie proszę powiedzieć, jak powinniśmy właściwie dbać o zęby, jaka jest profilaktyka jamy ustnej? Zgadza się. Ludzie, mamy pacjentów, którzy przychodzą często. Przychodzą często, to znaczy dwa razy w roku. To jest polecane. Znaczy jak nic nie boli, to dwa razy w roku? Jak nic nie boli, to dwa razy w roku. Chociaż jeżeli nic nie boli, przychodzimy do dentysty, robimy przegląd ząbków, prześwietlenie, czyszczenie i wtedy wiemy, jaki jest stan zdrowia na dzień dzisiejszy. Jeżeli coś trzeba naprawić, załatać, wstawić plombkę, czy jakiś inny problem, jest lepiej i łatwiej i taniej rozwiązać, niż czekać latami do momentu, kiedy coś spuchnie ogromnie, jest ból i trzeba rwać. I wtedy przypominamy sobie, że znamy jakiegoś dentystę. Zgadza się. Proszę powiedzieć, a czemu czyszczenie zębów, czyli powód, dla którego między innymi chodzimy co pół roku, czy powinniśmy chodzić co pół roku do dentysty, dlaczego to jest tak ważne? Czyszczenie zębów jest najprostszą, najtańszą i najskuteczniejszą metodą, która zapobiega wielkim problemom. Zbiera się ten osad na zębach, plak, kamień, który zbiera się między zębem, osadza się na zębie, jest między zębem a dziąsłem. I to powoduje problemy i zęba, i problemy dziąsła. Na zębie robią się dziurki, bakteria się zbiera i zaczynają się robić dziury na zębie, a dziąsło zaczyna krwawić. A zdejmowanie tego kamienia, czyli czyszczenie, jest bardzo ważne. To i zapobiega, i jak jeszcze powiedziałam, i chorobom i dziąseł, i zębów. A nitka dentystyczna, którą właściwie dopiero część z nas zaczęła się uczyć w Stanach Zjednoczonych jej używać. Dlaczego ona jest taka ważna? To jest następna bardzo prosta i bardzo efektywna metoda czyszczenia zębów. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie wyczyścić szczotką. Także nitka wchodzi między zęby i też trzeba poprawnie czyścić zęby tą nitką. Wkładanie nitki między zęby i piłowanie dziąseł to nie jest metoda czyszczenia. To człowiek robi sobie szkody niż dobrego. Także tą nitkę trzeba włożyć między zęby, do samej góry do dziąsła, później blisko do zęba i ściągnąć na dół. I wtedy tak, ściągamy te bakterie czy osad? Ściągamy ten osad, te bakterie, zjedzenie. Ściągamy wszystko na dół. Później myjemy ząbki. Też nie wolno piłować tych zębów. Ludzie, szczególnie rano, śpieszymy się, zawsze bierzemy szczotkę, rachu, ciachu. Czym mocniej ja szuruję, czym twardsza szczotka, tym lepiej. No nieprawda. Twardą szczotką i takim piłowaniem, bardzo takim ostrym czyszczeniem zębów robimy więcej szkody. Zdziera się szkliwo, prawda? Nie to, że zdziera się szkliwo, to jest raz. Dziąsła. A dwa, robimy dużo, kaleczymy swoje dziąsło. Mhm. Także szczotki trzeba używać miękkiej. I to jest jakby szamponowanie ząbków. Masowanie i dziąseł i zębów. Takim okrężnym ruchem, z góry na dół. Okay? Trzeba zmieniać i pastę, i szczotkę, co najmniej co 3 miesiące. Bardzo modne stają się implanty, szczególnie tutaj w Stanach Zjednoczonych. I czasami ludzie myślą, o, mają sztuczny ząb, implant, kawałek metalu, kawałek jakiegoś tworzywa. To już nic się z tym nie stanie, nie trzeba się tak bardzo martwić jak o swoje własne zęby. Tymczasem to wcale nieprawda. Zgadza się, to nie jest prawda. Trzeba dbać o zęby, czy to są nasze naturalne ząbki, czy to jest implant. Implant to jest po prostu kawałek tytanu wkręcony w kość. Bakteria, która się zbiera, ona nie przestaje istnieć, ona cały czas jest w jamie ustnej.
i ta bakteria nie będzie robiła żadnej szkody dla implanta. Będzie po prostu konsumować kość, która jest naokoło implanta. I z czasem ten implant zacznie się ruszać i po prostu wyleci. Czyli co, prawidłowo musimy szczotkować miejsce? Trzeba po prostu dbać, dwa razy dziennie myć ząbki, używać nitki i przychodzić na czyszczenie. Czyszczenie, które robi dentysta, to nie jest takie samo czyszczenie, jak robimy szczotką. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie wyczyścić. Nie jesteśmy w stanie wyczyścić, co to jest pod dziąsłem. A głębokie czyszczenie to jest właśnie czyszczenie pod dziąsłem. To jest specjalny instrument, który wibruje bardzo prędko i on po prostu zbiera ten kamień. Wiele gabinetów dentystycznych oferuje usługę wybielania zębów. Czy to jest bezpieczna procedura i czego się należy obawiać? Jedni ludzie w ogóle tego nie robią, a inni po prostu przesadzają. Także to jest dobra metoda. A jak to mówią, trzeba po prostu też słuchać instrukcji, jak dentysta tłumaczy wszystko. Wybielanie jest bardzo dobre, jeżeli człowiek ma wszystkie inne problemy są rozwiązane, jeżeli nie ma żadnych dziurek i nie ma, wszystko jest uzupełnione, nie ma brakujących zębów. Wszystko jest, jak to mówię, w porządku, okej. Dlaczego? To jest jakaś aktywna substancja, która potrafi reagować z kością zęba? Czy? Tak, ząb ma po prostu pory takie, jeżeli patrzy się na ząb pod mikroskopem. I to wszystko przechodzi do środka zęba. Czyli jeżeli używamy tych wybielających środków za często, też szkodzi po prostu na szkliwo. Jeszcze tak wracając do implantów. Czy implant to luksus, czy raczej konieczność? Jeżeli nam wypadnie ząb, czy możemy po prostu zostawić tą dziurę, jeżeli to jest gdzieś z tyłu i nic nie widać? Zgadza się. Implant to nie jest luksus. To dzięki technologii dzisiejszej, to nie jest taka zaawansowana procedura, jeżeli brakuje ząbka, czy z tyłu. Szczególnie ludzie nie przywiązują wagi do zębów, które są z tyłu. A to z tyłu to nie widać, to można wyrwać, tam, a nikt tego nie widzi. Wcale nieprawda, tego zęba nie widać, czy nie widać tej przerwy. No, zęby z tyłu mają funkcję najcięższej pracy, że tak powiem. Tymi zębami się przeżuwa. I cały proces trawienia zaczyna się w jamie ustnej. Zęby z przodu są tylko do uśmiechu, do odgryzienia, ciasteczka. Zęby z przodu nie są skonstruowane do ciężkiego przeżuwania. Dlatego zęby z tyłu i z przodu mają po prostu inną konstrukcję. Zęby z tyłu są szersze i one służą do mielenia, do przeżuwania jedzenia. Zęby z przodu mają funkcję tylko odgryzania. No i oczywiście warto ten implant nawet z tyłu wstawić, żeby... Oczywiście, jeżeli nie ma nawet jednego zęba, ta przerwa spowoduje problem dla trzech zębów, ponieważ dwa zęby, które są obok, zaczną się kłaść do siebie, a ząbek z góry zacznie wychodzić. I cała konstrukcja. Zdrowy ząb, okej? Okay? I po prostu robimy sobie więcej problemów, niż to jest wszystko warte. Także ten jeden implant rozwiąże wiele, wiele problemów na przyszłość. A co z zębami mądrości? W Polsce raczej szczególnie lokalni dentyści radzą zostawiać zęby mądrości. Tutaj bardzo często spotykałem się z opinią, że trzeba wyrywać, nawet jeżeli jeszcze ten ząb mądrości się właśnie nie wydarł na powierzchnię. Ile ktoś chodzi do dentysty, to dentysta mówi, że muszę wyrywać wszystkie trzy zęby mądrości, jak mi zostały. No ja byłam u trzech i każdy też radził, żeby wyrywać. Jak to jest? Wyrywamy, nie wyrywamy? Każdy człowiek ma swoją indywidualną sytuację. Nie można wszystkich ludzi mierzyć tą samą miarą. Zęby mądrości, jeżeli nie dokuczają, to są normalne, funkcjonalne zęby. Jeżeli dokuczają, jeżeli ten ząb nie rośnie prosto w górę, a rośnie w bok i upiera się o inne zęby, oczywiście to jest problem. Wtedy trzeba go wyrwać. Zęby mądrości to jest tak samo, jak była moda na usuwanie migdałów. Że przychodzi ludzie, tam migdały są niepotrzebne, można powycinać. To nieprawda. Taka sama sytuacja z zębami mądrości. Jeżeli nie dokuczają, nie bolą, nie ma co wyrywać. Ten ząb może służyć długo, rośnie on bardzo późno. Może później służyć jako ząb, na którym można na przykład zaczepić protezę czy mostek i tak dalej. Także jeżeli jeszcze raz nie dokucza ząbek, nie ma co wyrywać. Temat zębów i dbania o zęby to temat rzeka. Jak można się z panem skontaktować, jeżeli któryś z widzów chciałby się czegoś więcej dowiedzieć na ten temat? Najprostszą metodą jest telefon. 718 389 8000.
Dziękujemy serdecznie panu za udział w naszym programie. Dziękuję bardzo. A my zapisujemy się na czyszczenie. No przynajmniej na czyszczenie, żeby sprawdzić, czy z naszymi zębami jest wszystko w porządku.